cały czas, słuchaj, chlapią. Chlapią? No. Tylko ciekawe, czy duże, czy małe. Drobnica wyskakuje, wiesz? No wiem. Dobrze, Remik, dawaj. Lecimy już? Historią, już. Dawaj. Teraz opowiem wam, żebyśmy się dobrze rozkręcili, o moim pstrągowej notce. To jest temat, ty Darek podkładaj do ogniska, bo to będzie nam za blender obiuchu. Dzwoni do mnie, słuchajcie, któregoś, nie wiem, czwartku czy piątku, czy tam środy, dzwoni Sławek i mówi: Remek, przyjeżdżaj, mówi, pizgają aż trzeszczy. Ja mówię, co, gdzie, mówi, tu. No, słuchaj, na Bobrze, mówi, naprawdę ładne ryby, a sierpień, słuchajcie, był tak jak teraz. Końcówka. Taki klasyczny polski, nieupalny. No tam powiedzmy, tak, nie wiem. Dzisiaj mam upalny. A dzisiaj, ale wtedy ja mówię. I słuchajcie, ja siedzę wtedy w Warszawie, zaczynaliśmy z koroną, trochę było roboty, ale mówię, no przecież nie przepuszczę, no jak nie pojadę? Końcówka sezonu, ulubiona moja rzeka, lorbasy, na woblery, no jak? No i dawaj, jedziemy. Decyzję podjąłem w 15 minut, to jest historia sprzed kilku lat. 15 minut, że tylko zamykam tu robotę rano, pamiętam, o 5 był pociąg. Dawaj, jadę do Lubska. Tam już do taty w międzyczasie dzwoniłem, żebyśmy pojechali gdzieś tam, żeby mnie wywiózł. No i akcja się dzieje. Dojeżdżamy na ten bób. Plan jest taki, że będziemy dwie noce nad tym Bobrem. Ja mówię, dobra, no to pewnie jakaś kwatera, coś, po drodze będziemy szli, tam mówię, taka wioska, no to nie, no jak, no to luz, mówię, kiełbasę po drogę kupimy, a ja na ten bubr wyszedłem o tak jak teraz, koszula, jakaś pałatka, torba woblerów, wędka, butelka, mała butelka z wodą. Sławek przychodzi, mówi, dawaj, mówi, ćmy już się pojawiły, bo w nocy zimno jest. Mówi, ćmy są, już wiesz, te sierpniówki, one wierzchem teraz pełnia, to w nocy to z 5 stopni było albo z 3. To one, wiesz, wychodzą to wieczorami, to tak pizgają, mówi, człowieku, i na obortówy duże, i na duże jasne woblery. No to dawaj, idziemy tą rzeką, idziemy, trzecia, czwarta godzina, piąta, tam jakiś pstrążek, drugi pstrążek na jakieś woblerkę, ty ćmy nie ma, ani jednej, ani drugiej. A to w nocy, tak? Czy jak? Nie, no gdzie w nocy pstrągi, to przepisy łamiesz, Darek, nie wolno w Polsce, absolutnie, nie cholery. Dzień. Czekamy, aż te wieczorne, one wieczorami wychodzą, jak jest rosa, to one wieczorami wychodzą na krzaki i wtedy na tych krzakach się najlepiej, znaczy te pstrągi je walą. Ci, co pstrągi wiedzą, nie będę opowiadał, ci, co nie wiedzą, nie będą wiedzieć. No i... Oj, bo najlepiej to z tymi ćmami, to słuchaj, jest tak, że one wieczorem i rano. No. Czyli w tym okresie musisz takie obrotowe jakieś tam na biało malowane najlepiej działają. No idziemy, słuchajcie, tymi już wieczór się zaczyna zbliżać, rzeczywiście te ćmy się pojawiają. No i łapiemy te większe pstrągi, jeden, drugi, na obrotowe, na Sławka krąpie duże, srebrne, on takie matowe kiedyś malował. Jeden, drugi, trzeci, ten pstrąg, mówię, to jest, no super, mówię, fajne łowienie, tylko mówię, Sławek, ale to, bo ciemno jest. Mówię, a tutaj ja przecież geografię tej rzeki mniej więcej wiem, mówię, ty, do tej wioski, to mówię, kilometrów. To jeszcze ze 2 czy tam 3 kilometry, jak my przez ten las pójdziemy, a do drogi to też tam kawał. No Sławek mówi, nie, no my tu będziemy spali. Ja mówię, jak? Mówię, wysz, mówię, w słońce w dzień, księżyc w nocy, ja, nie, w spodniach normalnych i w takiej pałatce, pamiętam, przeciw deszczówce i w koszuli. Sławek mówi, ale to nie ma problemu, ja mam wszystko już przygotowane na trasie, mówi do mnie. Ja mówię, no jakiej, Sławek, trasie? Mówi, przede mną 2 dni. Jak? Gdzie? Nie ma żadnego noclegu? Jak nie ma? Jest, mówi. Zaraz dojdziemy do tej starej tamy, a on normalny, bo on też takiej płacy jak ja, do tej starej tamy i tam jest wszystko przygotowane, ja załamany. On mówi, że on ma śpiwory. No to ja mówię... Dobry serwis ci zorganizował. Ty, ja mówię, no to dobrze jest, nie? Jak masz piwory, no to mówię, gitara jest, no to idę. To już luz, to idę, na głowę nałożę torbę od woblerów i nie zmarznę. Dochodzimy do jakiejś, no wiem do jakiej tamy, woda tam szumi, ciemno jak w tej chwili, nic kompletnie nie widać, żadnego ogniska, żadnej latarki, łazisz po krzakach i nagle ja mówię, Sławek, on mówi, czekaj, bo ja tych piworów nie mogę znaleźć, nie?
Nie to tama. Nie, nie, tama ta, wszystko. I nagle, o, są, są, i nagle strzeleści coś. Worki. Sławek z... Worek z sianem. Ja na niego patrzę, Sławek dotąd, nie? On tam ile ma? Z 1,72 m bez pobrazy. To byk jest dobry, kawał byk. Ja. No i ja tak patrzę, Sławek śmieje, trzyma ten worek na swojej wysokości, to on ma dotąd, nie? Ale tak przymierza do mnie, a worek mi jest dotąd. Pierwsza nocka, słuchajcie. Do worka, w nocy w trawie. Katastrofa rano taka, że się w pale nie mieści. Rano wstajemy, słuchajcie, cały dzień na Lorbasa. Powtórka z rozrywki. To są historie spania po krzakach, spania po workach, tylko żeby tego Lorbasa pooglądać. I trafić. I trafić. Ale dzisiaj bym się na to nie pisał. Czemu? Nie ma Lorbasa. Nie, Lorbasy są, ale... słaby temat, dlatego że wiesz, dzisiaj już chyba nam lat trochę.